Kalwaria to wyjątkowe, niezwykłe, duchowe miejsce na Mazowszu. 345 lat temu biskup Wierzbowski założył to miasto na chwałę Panu. Było to sanktuarium kalwaryjne, odbywały się procesje, drogi krzyżowe. W 2010 roku wróciliśmy do tych pięknych, pasyjnych tradycji. Co roku w Niedzielę Palmową odbywa się tu Misterium Męki Pańskiej. Jest to olbrzymie przeżycie dla uczestniczących amatorów, aktorów, ale również dla pielgrzymów, którzy tego dnia przybywają do Góry Kalwarii. Chcemy kultywować tradycje pasyjne Góry Kalwarii, tak aby te wartości były wyróżnikiem naszego miasta na Mazowszu. W tym roku, 2015, Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii odbędzie się dwukrotnie, ale w przestrzeni kościelnej. Właśnie w tym kościele, w którym się znajdujemy, gdzie jest piękna figura Matki Bożej Bolesnej Pieta. Decyzja podyktowana jest tym, że chcieliśmy się zmierzyć z nowym wyzwaniem. Przedstawić misterium w przestrzeni zamkniętej. Z różnych stron płynęły do nas zaproszenia. Przyjedźcie do nas pokazać nam misterium. Między innymi robimy to w tym roku w ten sposób, po to, żeby móc ewentualnie odwiedzić inne parafie, nawet inne części kraju i tam podzielić się naszym górsko-kalwaryjskim misterium, które jest wyjątkowe, jedyne. Jak zwykle misterium rozpoczyna się sceną historyczną, nawiązującą do początków miasta. Zrozumcie, Żydzi, to nie moja sprawa.
Wy sami głosiliście wedle żydowskiego prawa. Ale nam prawo skazać na śmierć nie pozwala. Ale mój król, czemu nie nosisz korony? Czemuż służbą i wojskiem nie jest otoczony? Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany żonom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd, albowiem ja się na to narodziłem, żeby dać świadectwo prawdzie. Cóż to jest? Prawda. Za co ciebie ten tłum nienawidzi? Milczysz. Wszystko to dziwne. Posłuchajcie, Żydzi. Przywlekliście człowieka tego bez przyczyny. Ja w tym człowieku nie znajduję żadnej winy. Prokuratorze, o winę jego każdym się opowie. Co oczywiście? Mam wątpliwość. Są świadkowie, więc ich przestań. Lecz szybko, bo już mnie to dłuży. Oto świat. Prokuratorze, człowiek ten publicznie wróży, że świątynię jerozolimską swymi dłońmi zburzy. Dobrze! Nie, nie, inaczej brzmiała ta przemowa. Nie, że zburzy, lecz że ją zbuduje od nowa. Siedem słowa! I trzeci. O, zakazano płacić podatki Rzymowi. I czwarty. Nie, 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 nie. Kazało dać to cesarskie, cesarzowi. Słuchajcie, Żydzi. Nie dość tego, że oświcie. Gwałtem mnie, urzędnika rzymskiego, budzicie. To jeszcze was zaprząta jakaś ciemna mrzonka? Ci fałszywi świadkowie, ta wstrętna nadonka, dość tego! Wasza dostojność, cóż to? Twoja szlachetna małżonka, czcigodna Klaudia, zafrasowana ogromnie, pragnie cię widzieć. A ta tu po co? Spokoju, czy o niewinnej osobie? Winy!
Gdy myśleli o sobie, kobieta niech się w męskie czynności nie miesza. Widzisz, jak rozdrażniła się żydowska rzesza. Idź już. Dziś mogę łaskawić w imieniu cesarza jednego z dwóch. Więc albo tego tu zbrodniarza, Barabasa. Chcą uświęcić, bo jego nauka ich wyraża. Nadto sam siebie królem żydowskim ogłasza. Pytam was zatem, Żydzi, jaka wola wasza? Którego mam wypuścić? Mówcie! Niech będzie. Zechce się do waszej woli zastosować. Co z Jezusem zrobić? Ukrzyżować! Nie można śmiercią szafować dowolnie. I tak już słucham waszych głosów zbyt powolnie. Rozkażę go o tych głosach, a potem uwolnię. Prokuratorze, bo ja was nie straszę.
lecz przestrzegam. Krew jego spadnie dziś na głowy wasze. Krew jego na was i na syny nasze! Krew jego na was i na syny nasze! Krew jego na was i na syny nasze! Umywam ręce! Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Jakiego sprawiedliwego? Dlaczego? Przecież zapewniałeś, że wrócisz. Cicho, najdroższa, cicho. Niesłusznie się żalisz. Ja przede wszystkim miałem nasz spokój na celu. Patrz, to jest obcy człowiek. To Żyd, jeden z wielu. Słusznie tłumaczysz swojej żonie, przyjacielu. Lepiej, żeby ten człowiek zginął dla dobra narodu, niż żeby naród cierpieć miał z jego powodu. Żegnam. Nie was, Hades. Wyprowadź skazańców. Migiem centurionie. No, Jezusie. Do pracy. Wiele krzyż w dłonie. A ty centurion. Idź na plac i przytłumasz tej brudnej gawiedzi, niech na drodze się co nieco odrzeć. Pokażę mi. Przejście! Patrz, przejście! Oh.
mogę zrobić, żeby mękę trwało, gdy nic nie się nie zmieniło? O Weroniko. Córko. Ubrałaś cząstkę mojej miłości, której nie będziesz pozbawiona. Jezu, pozwól, niech tak ustanę. Obetrzę Twoje krwawe oczy, włosy, usta. Naucz mnie, że
Powiadam! Pójdź! Ale już nie masz kogo! Odeszła. Jesteś. Taki mądry nie jest. Radość z pęczałości i wieczność jaśni.